Dlaczego Grzegorz Skawiński nie ma dzieci? Szczere wyznanie lidera kombi. Nie ma na to rady. Grzegorz Skawiński w lipcu odchodził swoje ostatnie urodziny z cyferką 6 z przodu. Lider grupy kombi, a wcześniej mózg zespołu O.N.A. w życiu artystycznym wszedł na sam szczyt. Jego życie prywatne jest jednak bardzo tajemnicze. Wiadomo, że muzyk nie ma żony i dzieci. Jakiś czas temu lider kombi udzielił szczerego wywiadu magazynowi Viva, w którym opowiedział o swoich sprawach osobistych. Dlaczego Grzegorz Skawiński nie ma dzieci? Dziennikarka spytała Grzegorza Skawińskiego o to, czy żałuje, że nie ma dziecka. Grzegorz Skawiński od lat uchodzi za jednego z najlepszych gitarzystów w Polsce. Mimo to znany jest przede wszystkim jako wokalista kombi, a wcześniej kombi, tu przeczytasz o konflikcie pomiędzy członkami dawnej grupy kombi. Zanim Grzegorz Skawiński razem z Waldemarem Tkaczykiem zdecydował się na reaktywację kombi, a w zasadzie na powołanie formacji kombi, przez lata wspólnie z nim grał w grupie O.N.A., gdzie śpiewała Agnieszka Chylińska. Fani i media przez lata łączyli popularnego Skawę z różnymi kobietami, ten jednak nigdy się nie ożenił. Lider zespołu kombi nie ma też dzieci. Ten trudny temat w rozmowie z muzykiem poruszyła Krystyna Pytlakowska. Spytała ona Grzegorza Skawińskiego wprost o to, czy żałuje, że nie ma on dziecka. Grzegorz Skawiński ma 5 chrześniaków. Gdzie ulokował uczucia lider kombi? Lider kombi nie uchylił się od pytania, tylko zdecydował się na szczerą odpowiedź. Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady, odparł Grzegorz Skawiński. Ale to nie jest najważniejsze, podkreślił. Mimo że muzyk nie ma własnych pociech, to ma komu poświęcać czas. Okazuje się, że lider kombi jest ojcem chrzestnym aż 5 dzieci. Mam 5 chrześniaków, 2 z nich to już osoby dorosłe. Dużo tego, więc już wystarczy. Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej, wyznał 2 lata temu Grzegorz Skawiński, który zdradził także, że swoje uczucia ulokował w pracy i pasji.